A? Możemy wchodzić. Ten jak wygląda? Jest sztos. Johnny. Muszę przyznać, Vi, że nie pamiętam imprez w takich miejscach za mojego życia. A teraz idź tam i nie spraw mi zawodu. Chcę znowu poczuć smak szampana. Ojojoj. Ja czuję stawkę, naprawdę. Coś jest nie tak. Coś ważnego się tutaj wydarzy, ale to wiadomo. Jak w Konpeki. Ale jazda, no pięknie budują atmosferę. Napięcie. Na razie jest mistrzostwo, zobaczymy co dalej. Jeszcze z Idrisem idziemy na imprezkę. Stosownie ubrani. Będę przy barze. A jak tam? Gotowy? Napijemy się. Kogo ja tu nie widziałam? Jest szef NCPD, kilku prominentnych polityków, dyplomaci, celebryci, decydenci kilku korporacji, szefowie gangów. Hansen dopiął swego. Gdyby zaczął teraz srać truflami... Serdecznie witamy. Może kieliszek szampana? Chętnie. Johnny chciał. Dziękuję. Życzymy udanej zabawy. No, będzie udana. Mam nadzieję. Coś tu możemy jeszcze popatrzeć. A. Tu ktoś jest. Jakiś Chino. Inwestor. Więcej osobistości nie widzę. O. Dobra, chodźmy. I co teraz? Wiem tyle, co ty. Kazała nam tu przyjść. Może nawiążę kontakt, może coś dla nas zostawiła. A jaki masz plan? Co? Przejdę się. Może znajdę ją gdzieś w tłumie. Słusznie. Spójrz tam, po mojej prawej. Loża daleko w tyle za schodami. Facet w militarnych ciuchach, jakby się urwał z poligonu. To właściciel tego hotelu i całego Dogtown, Kurt Hansen. Bawi się w towarzystwie komisarza policji Night City. Regularnie nadaje propagandę, która oficjalnie przeciwstawia się miejskim organom ścigania, a za kulisami klepie się po plecach z szefami NCPD. Pamiętaj, unikaj gościa. Poza tym bądź na widoku. Songbird powiedziała, że nas tu znajdzie, więc dajmy się jej znaleźć. Ja zamówię drinka, a potem się rozejrzę. Będziemy w kontakcie. Ale nie naciskaj nikogo. Jesteś tu, żeby się bawić. Drinka? Tak to ma wyglądać. Jasne. Dla mnie gin z tonikiem. A właśnie, szukam znajomej. Mieliśmy się tu spotkać. Jak nazywa się pańska znajoma? Song So Mi. Koreańskie korzenie, koło trzydziestki. Chyba widziałem ją gdzieś na tym piętrze. Była z kimś? Niech pomyślę. Tak. Zdaje się, że towarzyszył jej pułkownik Hansen. Ale widzę, że teraz jej przy nim nie ma. Tak, też widzę. Wiesz co, ten drink dla mnie... Wypij moje zdrowie, dobrze? Jak pan sobie życzy. Okej. Ten idzie sprawdzić. Gdzie ty idziesz? Coś mi tu nie gra. Dobra. Cieszymy się imprezą, tak? Czcigodny Kolwer. Ostrzegałeś ludzi przed relikiem. Widziałem cię w telewizji. Bóg z tobą, mój synu. Pożądaczku, nowa drzazga.
Lizzie Weezy. Pamiętacie? Nieautoryzowana. Nawet ksiądz, który ostrzegał w telewizji przed relikiem, jest na imprezie. Może zamierza zbawić Hansena. Albo zbiera fundusz na kościół i w ogóle nie przeszkadzają mu krwawe pieniądze. Dobra, musimy tu jeszcze wyhaczyć innych. Tych zielonych. O, tu jest. A ten? Colt. Rada Miejska. Ale jaja. Idziemy do Holta? Czyli tu jest Holt. A tam? Jerry. Oficer. O, to też mieliśmy zadanko. Ej, facet z ryja wygląda jak ten twój Ronin. Takemura. To nie on? Dobra, jeszcze jedno wejście. A gdzie ty jesteś? Słucham? Wyglądasz toczka w toczka jak mój przyjaciel, Goro Takemura. Czy twój przyjaciel też wrócił z odwyku? Ojej. A tutaj nie żyje w tym, nie? Niestety, już go z nami nie ma. Bardzo mi przykro. Przyjmij moje kondolencje. Dziękuję. A, jeśli mogę w czymś pomóc, to... Nie. Spokojnie. A jeszcze bym tego sprawdził. Tam mamy przecież tego Holta. Oj. Oj. Spójrz w górę antresola. Tutaj. No, troszkę inaczej wygląda, jakby w piórka obrosła. W końcu Songbird. Okej, ale tego jeszcze, bo tu mamy Holta. Ja wiem, że to było robione dla nas. Ja bym chciał zapłacić. Tylko muszą być do tego podstawy w papierach. A nie da się inaczej? Realia są takie, że albo będą jakieś rachunki, albo jest druga droga. I to nie traktujcie jej jako wojennej. To znaczy? To znaczy, że wy wysuniecie roszczenia o charakterze sądowym. Jestem gotów zeznać, że ta robota była robiona dla nas. Znaczy, dla ratusza. Pogadamy o tym później. Ja zawsze otwarty na kompromis, pewnie. Kurde, agenci Arasaki. Kto tu jeszcze jest zielony? Goście nie mogą na scenę. Dobra, przestań. Tam jeszcze mieliśmy tego... chyba żołdaka, nie? Dobra, to idę do góry. Bo tu był jeszcze jakiś zielony. Ten, może pogadamy. No nie ma co czekać. Songbird ważniejsza. O, ten. Pan Kaworkin. My się znamy? Przepraszam, ale muszę wykonać ważne holo. Wszystkie popularne rynki. Tak. Analiza, integracja informacji, wykrywanie formacji świecowych, wyszukiwanie po wskaźnikach. No tak, darmowe. Bardzo śmieszne. Czy ja się puszczam na ładne oczy? Nie no, nie, oczywiście, że ma wyglądać na darmowy. Za kogo ty mnie masz? Pogadamy o tym jutro, mamo. Też cię kocham. Pa, pa. Sporo tu znanych twarzy z telewizji. O, nie mogło ich tu zabraknąć. Dla nich to dreszczyk emocji, a dla Hansena dowód, że ma ich w garści. Dobra. Ważny moment. Całe szczęście. Jesteś. Nie takiego widoku się spodziewałeś, co? Nie. Takiego nie.
to prawda. Do twarzy ci w tej sukience. Tak, na pewno właśnie to cię zaskoczyło. Dobrze, że jesteś. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie ty. Naprawdę. Kurde, ale... To jest już mocna netrunnerka. No, człowieka aż tak nie przypomina. Wiesz, nie dałaś mi wyboru. Powiedziałaś, że tu się spotkamy, po czym zniknęłaś. Ja... zabiłam waszego znajomego, prawda? Tego netrunnera, który pomógł nam się ostatnio połączyć. Tak, można powiedzieć, że zginął przez nas. My dwoje chyba mieliśmy szczęście. Żyjemy. Nie mieliśmy czasu, żebym ci wszystko wyjaśniła. Sol. Popełniłam wiele błędów. Bardzo wiele. Już dobrze. To nie twoja wina, dziewczyno, tylko nasza. Wasza? Ja wiem, do czego zmuszała cię Myers. A mnie tam nie było, żeby ci pomóc. Kurde. Porozmawiamy później. Teraz musimy cię stąd wyciągnąć. To... niemożliwe. Skoro tu weszliśmy, to damy radę i wyjść. Nie o to chodzi. Ja... umieram. Tak jak Vi. A Hansen ma nasze lekarstwo. Vi umiera przez Relik, ja przez Blackwall. Nie mogę się wycofać. No to nieźle. Jesteśmy w tym razem. Zaraz. Umierasz. Tak jak ja. O tym nie wspominałaś. Bo nie było czasu. I teraz też go nie mamy. Musicie mi pomóc. Hansen wykopał z bunkra pod Dogtown technologię, która uleczy i mnie, i Vi. Jedyny sposób, żeby mu to zabrać, to zostać przy nim i dalej grać więźnia. Kurwa. Wyczekamy na odpowiedni moment. Ja zadziałam od środka, a wy mi pomożecie zdobyć ten tech. Wtedy będę mogła uciec. Nie ułatwiasz, co? O, jesteś... co mi... Przedstawisz mnie znajomym? Rzadko się zdarza, żebym nie znał swoich własnych gości. Wypadałoby się poznać. Kurt Hansen. O, ja cię kręcę. Vi. Po prostu, Vi. Nie widzieliśmy się jakiś czas. Nadrabiamy zaległości. A, rozumiem. Ja to nazywam zbieraniem zębów połamanymi rękami. Nie lubię takich spotkań po latach. Zawsze bolą. No nic. Muszę cię porwać, skarbie. Mam tu paru polityków z Night City, którzy pragną cię poznać. Jeśli chcemy utrzymać głodne szczury z dala od Dogtown, nie możemy kazać im czekać zbyt długo. Jestem cała twoja. Do zobaczenia, Vi. Udało się. Połączenie się odnowiło, kiedy cię dotknęłam. Ciekawe. Vi, muszę pomyśleć spokojnie. I potrzebuję drinka. Będę na dole. Posłuchaj. Wszystko ci wytłumaczę. Ja cię kręcę. Ja nikomu na razie nie wierzę, ale... Co z nią? Czy ona jak będzie tak grać kreta, to jest w porządku? To jak to jest? Niby jesteś więźniarką, a chodzisz sobie po imprezie w wieczorowej kietce. I wyglądało, jakbyście się przyjaźnili z Hansenem. To wszystko to jedna wielka gra pozorów. Robię, co muszę, żeby przeżyć.
a Hansen trzyma mnie tu jako osobiste trofeum. Vi, ja... Nie wszystko mogę ci teraz wytłumaczyć, ale naprawdę bardzo potrzebuję twojej pomocy. Przez cały czas chodzi mi tylko o jedno. Chcę zdobyć nasze lekarstwo. Nie, jeszcze o coś. Bardzo mi się to nie podoba. Mnie też się nie podoba, gdzie jestem. Każdemu z nas coś się nie podoba. No to zupełnie inaczej wygląda, nie? Lekarstwo. Jak mamy je dostać? Musimy zdobyć matrycę neuralną. To tajna technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję z Blackwalla. Matryca jest częścią mainframe'u wyciągniętego z bunkra. Problem polega na tym, że mainframe jest zabezpieczony i Hansen nie ma klucza. Czekaj, czym jest to matryca neuralna? W uproszczeniu to jakby nośnik na sztuczną inteligencję, uwięzioną wewnątrz pewnych warunków brzegowych. Można ją odpalić tak, żeby wykonała to, co zdefiniowane jest w tych warunkach. Ale naprawdę nie mam teraz czasu tłumaczyć ci tego w detalu. Masz plan. Jaki? Kurt zatrudnił mnie i dwójkę netrunnerów, którzy kiedyś pracowali przy tej technologii. Zatrzymali sobie kody dostępu i teraz chcą mu je sprzedać. Czarny rynek. Oni mają dostęp. Ja mam wiedzę, jak wyciągnąć matrycę i resztę danych z mainframe'u. Mamy współpracować. To nasza szansa. Musicie ukraść te kody dostępu i unieszkodliwić netrunnerów. Później podszyjecie się pod nich i przyjdziecie na spotkanie z Hansenem. Zwiniemy mu matrycę z przed nosa. Konpeki. Ja cię kręcę, ktoś zginie. Nie rozumiem. Jak to mamy podszyć się pod netrunnerów? Kradzież osobowości. Specjalność firmy. Alex i Reed dobrze się na tym znają. Wszystko ci wyjaśnię. Nigdy nie przypuszczałam, że akurat oni będą nam w tym pomagać. Cała ta historia z Hansenem. Coś mi się tu nie zgadza. I to mocno. Wciąż coś ukrywasz. Mam rację? Nie mam czasu, żeby teraz wszystko wyjaśniać. Proszę cię, Vi. Musimy zdobyć matrycę. Znajdź netrunnerów. Są tu na dole. Rude bliźniaki. Mają zabezpieczenia. Na skanach z Kiroshi zobaczysz jakieś bzdury. Zbywasz mnie. Mam dla was przygotowane informacje. Zostawiłam je tam, w kieliszku. Przekaż je Reedowi. Będą potrzebne na później. Muszę kończyć. Liczę na ciebie. Songbird? No i poszło. To jest taki mętlik. Taki mętlik nam robią. Robią nam szampana z mózgu. Jeszcze ta drzazga. O! Koncert! Kurde, dobra. Ale powiem wam, że jest niesamowita giera. I co tu w ogóle się okaże? To nawet nie jestem gotowy na to. Ale dobre, dobre. Cokolwiek się zdarzy, to przyjmiemy. Ale to jest właśnie gra, której nam zależy na tych postaciach. Po prostu nam zależy na tych postaciach. I to jest już ogromny plus. To już jest największe działo. Jak nam zależy na postaciach, to już jest... No, 90% sukcesu fabularnego. Zobaczymy, co dalej. Twój jak tam? Specjalnej troski chyba szuka rozgrzeszenia na dnie kieliszka. Agent specjalnej troski. A ty jak tam się bawisz? Gadałem z Songbird przez relik. Odzyskaliśmy kontakt. Wszystko w porządku? Tak, tak. Po prostu muszę się zastanowić. Tak jestem skonstruowany. W trudnych momentach potrzebuję chwilę pomyśleć. I co? Wymyśliłeś coś? Że już wiemy, kto stał za zamachem na Myers. Co?
Co masz na myśli? Nie wiem jak ty, ale ja bardzo, ale to bardzo nie wierzę w zbiegi okoliczności. Jakie zbiegi okoliczności? Samolot rozbija się akurat w mieście, gdzie siedzi facet, który z tajnego bunkra wyciąga zapomnianą technologię mogącą uleczyć Sami. Od początku podejrzewaliśmy, że robota przygotowana była od wewnątrz. A teraz możemy mieć już pewność, że stała za tym Songbird. Też tak myślę. Że ona może być głównym złolem. Ale to nie jest takie czarno-białe, nie? I wystarczył ci jeden drink, żeby sobie to poukładać. Wszystkie klocki zaczęły wskakiwać na swoje miejsce już tam, na antresoli, gdy Somi powiedziała nam, że umiera. Musiała dogadać się z Hansenem już wcześniej. Sprzedała mu prezydentkę w zamian za dostęp do technologii. Albo to jest kolejna warstwa i na przykład Reed ustawia nas i jeszcze Songbird, nie? Oni tu wszyscy wszystko wiedzą poza nami. Zobaczymy. Sprzedać prezydentkę NUSA i kryminaliście. To gruba rzecz. Myers popychała ją do przekraczania kolejnych granic. Aż Sami pękła. Jeśli to wszystko prawda, Songbird dopuściła się zdrady stanu. Nie jestem sędzią. Nie mnie to oceniać. Myślę, że Somi grała na dwa fronty. Jednocześnie rozmawiała z Hansenem i z tobą. Po Hansenie pojawiasz się ty i twój relik. Ratujesz prezydentkę, załatwiasz Somi rozgrzeszenie. No i potrzebujecie tego samego, leku. Więc w razie, gdyby jej plan się posypał, będziesz gotowy jej pomóc. I oto jesteśmy. I oto jesteśmy na ratunek Songbird. Ta dziewczyna zawsze myślała kilka ruchów do przodu, ale też nigdy nie umiała dobrze ocenić sytuacji. Gdyby grała w szachy, byłaby mistrzynią błyskotliwych posunięć i pięknych porażek. O kurde, ale jeśli to jest naprawdę prawda i nic więcej... Jeszcze nie wiem, w którą wersję wydarzeń wierzę. Nie dziwię ci się. Ale jak znam Somi, to naprawdę zależy jej, żeby być z tobą fair. No to... ma mało czasu. A ty? Jak się z tym czujesz? Nie jestem przekonany, ile w tym winy Somi. Długie lata w tej branży nauczyły mnie, żeby zadawać pytania, po nich kolejne pytania, bo nic nie jest takie, jak się wydaje. Teraz musimy wyciągnąć ją z tego gówna, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. No dobra, dobra. W porządku, ale musimy patrzeć jej na ręce. Zasada ograniczonego zaufania. Jasne. No dobra, wracając na ziemię. Co musimy zrobić, żeby ją uratować? Żeby zdobyć tech, który uleczy mnie i Somi, musimy przygotować się na spotkanie z Hansenem. Mamy przyjść na to spotkanie jako para netranerów. Wcześniej trzeba ukraść ich osobowości. Cokolwiek to znaczy. Kradzież osobowości, czyli robota jak w Kolumbii. Kim oni są i gdzie ich znajdziemy? Robota jak w Kolumbii. Jak to zrobimy? W sensie, wiesz, jak się kradnie czyjąś osobowość? FIA ma dostęp do technologii masek. Wyglądasz i zachowujesz się zupełnie jak osoba, której tożsamość przejąłeś. Widziałeś, jak Alex to robi. Żeby to przygotować, potrzebujemy skanu tej osoby. No tak. Właśnie to Alex pokazywała. Songbird przekazała mi jeszcze tę drzazgę. Zobacz. A nasze cele to rodzeństwo. Rude bliźniaki. Kręcą się gdzieś tutaj.
Musimy zdobyć próbkę ich różnych zachowań. Trzeba z nimi pogadać, a w trakcie rozmowy ich zeskanować. Rozumiem. Chyba. To co? Bierzemy się do roboty? Tam są. Alergia na truskawki. Faktycznie. Szybko ich namierzyłeś. Zauważyłem ich już chwilę temu. Zwracali na siebie uwagę. Cwany lis. Wybrali ruletkę. Alex, słyszałaś? Jestem i wszystko słyszę. Przygotowuję już sprzęt i oprogramowanie. Jesteś w tym nowy, ale nic się nie martw. Zrobimy to razem. Ty zeskanujesz jedno, ja drugie. Alex nas poprowadzi. V, przelewam ci na konto sumkę z kilkoma zerami. Fundusz operacyjny. Zamień to na sztony i zagrajcie z nimi. Podchodzimy osobno, żeby się nie zorientowali, że się znamy. Do roboty. W ogóle uwielbiam. Ruletka to dla nas okazja. Przy grze człowiek pokazuje emocje. Inne kiedy wygrywa, inne kiedy przegrywa. Jak znalazł? Uwielbiam. Po prostu coś niesamowitego na razie. Witam pana. Dzień dobry. Chcę kupić sztony. Oczywiście. Życzę wielu wygranych. Ale wygląda jak ta Alex właśnie z baru, nie? Dobra, tu mogę kupić, czyli za 80 koła, nie? Fundusz operacyjny. No mogę za 100, ale... Teraz ważne. Nie jesteś tu, żeby się bawić. Obstawiaj tylko czarne lub czerwone. Najprostszy zakład. Bez szaleństw. Przyjąłem. Okej. Okay. Trzeba wywołać u nich różne emocje, ale nie za ostro. Bo się zamkną i skąd się nie uda. To dlatego jest ta nazwa. To ja pierwszy, tak? Aurora. Aymeric. Amsterdam Benelux. Bruksela Benelux. A, czyli jest Benelux, nie? 32. Dołączasz? 20 czerwone. No dalej, dalej. Jeszcze tylko jedna wygrana. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Dzień dobry. Ja chętnie. Czarne czy czerwone? Czarne. Można obstawiać? Oczywiście, proszę. Niech będą czarne. Rozluźnij się, postaw im drinki, wiesz, zagadaj. Dołączę do ciebie za kilka minut. Zakład przyjęty, zamykamy zakłady na tę rundę. Przedstawisz się? Vi. A ty? Aurora Cassel. A to mój brat. Aymeric. Kurde. Niezłe rodzeństwo, ale bardzo fajnie wygląda to kasyno, nie? Elektroniczne. Jak wam idzie? Dopiero zaczęliśmy. Co pijecie? Ja stawiam. Bourbon dla mnie. Niestety, mój brat to abstynent. W takim razie bourbon dla Aurory, real water dla Aymerica. A dla pana? Real water. Aurora czy Aymeric? Gin z tonikiem dla Rida. To samo co dla Aurory. Bourbon, dobrze. Już przynoszę. 27, nieparzyste, czerwone. Mecht. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. No to obstawiamy. Ostatnia szansa. Czarne. V, nie mogę się połączyć z Reedem. Nie wiem, gdzie jest. Graj na czas. Tak What? Sobie myślę. Skoro tu jesteś, pewnie też masz swoje na sumieniu, jak wszyscy tutaj. Albo jesteś tylko turystą. Jednym z tych lamusów, którzy lubią cudy dreszczyk emocji. Prowokuję cię.
Ha, gdzie jest Reed? A jak myślisz? Podrywasz mnie? Nie przy pierwszym drinku. 8 parzyste, czarne. O, tak. Nic tu po mnie. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Kiedy tu podszedłem, chyba przerwałem wam rozmowę. Nie przejmuj się tym. Daj spokój. Wi chce być tylko uprzejmy. Mam rację, Wi? Chyba nas nie podsłuchiwałeś, co? Nieparzyste, czerwone. Cholera. Wciąż nie odpowiada. Mam złe przeczucia. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Ha! Zawsze miałam szczęście do ósemki. Nie podsłuchiwałem was. Tylko zwykła uprzejmość. Oj, nie bądź nudziarzem. Bo się nie polubimy. Oczywiście, że nas podsłuchiwałeś. Jesteśmy zbyt interesujący, żeby nas zignorować. Słuchaj, nie możemy dłużej czekać na Rida. Musisz samodzielnie wykonać oba te skany. Gadamy o miejscowej polityce, a konkretnie o Hansenie. Niezły kozak. Sprzedaje duże strzelby za duże pieniądze, ale popatrz, na tej imprezie masz celebrytów, polityków, szefa policji. No i pojawia się pytanie, czy nie lepiej byłoby Hansenowi po prostu przejść na legal? Ja mówię, że tak. Mój brat, że nie. 28, parzyste, czarne. Cóż, to nie jest mój szczęśliwy dzień. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Kluczowe pytanie to, kim jest Kurt Hansen? Chciałbym wiedzieć. Uważaj z nimi. Kurde. No chyba ostro myślisz? Zagramy. Jest zawodowym przestępcą. I to raczej znanym. To chyba sporo kosztuje, żeby w takiej pozycji przejść na legal. Nie bądź naiwny. Nie musiałby się podpisywać własnym nazwiskiem. Sama mam w Paryżu małą firmę, a w niej słupa, który świeci za mnie oczami. Ale po co mu to? Zaopatrywanie bananowych republik w bomby to nie jest najpewniejszy biznes na świecie. 36, parzyste, czerwone. Okej. Okay. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Mamy skan. Tu sais pas son ton de dernier tropote avec lui? Fais pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, lui et moi. Ah. Bezczelny z ciebie, skurwiel. Też tak myślę. Ja, na miejscu Hansena, wzięłabym się za Dogtown, wypierdoliła stąd żuli i zmieniła w raj dla bogaczy. Otwierasz nowe miejsca pracy, inwestujesz w społeczność, organizujesz bankiety. Rozgadała się. Dobrze. Na działalności charytatywnej można wyprać miliardy, a potem korzystać. 12, parzyste, czerwone. Niezwykły quest. To jest niezwykłe. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. To przepięknie infantylne. Co? Hansen i przechodzenie na legal? Poważnie? Proszę cię. Dalej nie mam kontaktu z Reedem. Ale nie przerywaj. Pogadaj z tym drugim. Twoja siostra ma rację. Biznes to dobry wybór. Lepszy niż gangsterka. No, a co miałby robić? Budować mieszkania? Jest bardzo dobry w tym, co robi. To zawodowy przestępca. Kiedyś był żołnierzem, dziś jest przestępcą. Czemu nie może być biznesmenem?
On jest biznesmenem. Przechodzenie na legal? Strasznie dużo pracy, żeby zmienić etykietki. Dobrze, otworzył się. 22, parzyste, czarne. Et la voilà, c'est comme ça qu'on fait. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Ale to będzie 89? Widzę, że nie cenisz zanadto ludzi uczciwych. Powiem tak, Vi. Mnie by nie robiło żadnej różnicy, czy sprzedaję broń, czy mieszkania. Żadnej. Marnować teraz 5 lat na zmianę branży. Co? Dla etykietki? Szczerze? Mam wyjebane na bycie uczciwym człowiekiem. 18, parzyste, czerwone. Cóż, mogłam obstawić czerwone. Otwieramy zakłady na kolejną rundę. Już prawie to mamy. Okej. Okay. Teraz coś ekstra. Jakąś naprawdę dużą emocję. Proszę. Lubicie ryzyko? O, oh, my wie. Ta palide. Myślałem o dodaniu nieco pieprzu do naszej gry. Pieprzu? Aha. No, zaciekawiłeś mnie. Rzućmy na szale wszystko, co dziś wygraliśmy. Obstawiamy przeciwne kolory? Okej. Okay. Czyli wygrasz ty albo my. Któryś z nas wszystko straci. Dokładnie. Czekaj. Niby podchodzisz do stołu, niby stawiasz nam drinki, a teraz chcesz grać o wszystko. A. Nie podobasz mi się. Może powiedz coś wreszcie o sobie, co? Ostrożnie. Agentem. Jestem Vi. Towarzystwo Afterlife. I tyle musi ci wystarczyć. I co? Zadowolony? Lubię cię. Wybierz kolor. Wybieram czarne. To my czerwone. Piękny kolor. Let's go. Dawaj, 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 dawaj! No. Hansen. 21, nieparzyste, czerwone. Raz na wozie, raz pod wozem. Zostawcie nas na chwilę samych, proszę. No to nara. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.